Widzicie Państwo, że będę rozmawiał tylko, o moim zespole. Uważam, że zagraliśmy bardzo dobry mecz. Stworzyliśmy sobie kilka wyśmienitych sytuacji do zdobycia bramki. Praktycznie jeden celny strzał zdecydował o wyniku. Szacunek dla zawodników, że po takiej traumie, jaką mieliśmy po meczu w Zagłębie, podnieśliśmy się i chłopaki pokazali, że potrafią grać w piłkę i to miejsce, na którym się znajdują, nie jest adekwatne do tego, co potrafi. Wyszedłem dwójką zawodników ofensywnych. Ustaliliśmy sobie pewien schemat, który chcieliśmy grać. Zgraliśmy dwoma dziesiątkami, gdyby. Wiedząc, że zespół Piasta ma wysokich zawodników z przodu. Robert bardzo dynamiczny, Riota zawodnik, który potrafi ładnie dograć. Robert do wygrywania pojedynków 1 na 1. Wydaje mi się, że mogło to być skuteczne, bo sytuacje zostały stworzone i niewykorzystane. Taki jest. A wiedząc, że Piast gra trójką obrońców, zagraliśmy dwójką, dwoma dziesiątkami. Bardzo pozytywnie oceniam debiut Abramowicza. Wiedziałem, że to jest dobry bramkarz, który czeka tylko na swoją szansę. Uważam, że dzisiaj nie popełnił błędu. Znaczy, nie mnie oceniać moją sytuację. Decyzję podejmuje konsorcjum. Jeżeli decyzja będzie taka, jak kurczę internet, trzeba przyjąć to z pokorą i cóż można dodać do tego.